Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Jak zapowiedziałem, dzisiaj będzie taki pierwszy odcinek. Czy chcecie zostać rolnikami, czy nie chcecie? Odcinek będzie poświęcony temu, jak zostać rolnikiem. Myślę, że tak trochę pokrótce wam opowiem, trochę coś więcej. Tworzę tylko furtkę, wyjdziemy sobie i przedstawię wam pokrótce, co zrobić, żeby zostać tym rolnikiem. Kto w ogóle może nim zostać? Najpierw zacznę może od takich kwestii właśnie związanych formalnych bardziej, a potem wam już powiem tak własnymi słowami, jak to wygląda. Jak widzicie, znajdujemy się na kawałku ziemi, tam dalej jest akurat moja ziemia już przepisana, to się przyjdziemy, wam pokażę. Zakupiłem niedawno, ale jeżeli chodzi o takie kwestie formalne. Aby zostać rolnikiem, moi drodzy, nie trzeba mieć odpowiedniego wykształcenia. Jeżeli chodzi o przepisy, no to one tutaj dotyczą kształtowania tego ustroju rolnego i żeby zostać tym rolnikiem, no to zamiast wykształcenia można, jak oni to zawierają właśnie w tych swoich mądrych pismach, po prostu postawić na praktykę i doświadczenie. No i cytując artykuł 6 ustawy o kształtowaniu tego ustroju rolnego, po prostu taka osoba musi być właścicielem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą nieruchomości rolnych, których powierzchnia nie jest większa niż 300 hektarów. Tylko tutaj pamiętajcie o tym, że ta powierzchnia musi być większa niż hektar przeliczeniowy. Osoba, która chce zostać rolnikiem, musi prowadzić gospodarstwo samodzielnie i jednoznacznie. I tutaj chodzi o to, że oprócz pracy musi też podejmować właśnie wszystkie decyzje, które dotyczą prowadzenia tej rolniczej działalności. Słuchajcie, taki rolnik ustawowy, tak się przyjęło, oczywiście wiadomo jak to u nas wygląda, ale taki rolnik ustawowy to osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje rolnicze. No i teraz wam powiem trochę, jak zdobyć te kwalifikacje rolnicze. Powiem wam również w tajemnicy, że ja tych kwalifikacji do końca rolniczych nie mam, chociaż tutaj na ziemi wiadomo, że wiele lat się pracuje, tą ziemię się ma, ale niekoniecznie się ją uprawia, ale można zostać tym rolnikiem. Ale co do samych kwalifikacji. Te kwalifikacje rolnicze daje na przykład jakieś wykształcenie rolnicze zasadnicze, zawodowe lub średnie albo wyższe rolnicze. Również jeśli chcemy zostać rolnikiem, no to możemy zdobyć taki tytuł kwalifikacyjny, a śmieszna sprawa, bo nawet nazywa się, moi drodzy, tytuł mistrza w innym zawodzie, który jest potrzebny właśnie w tej działalności rolniczej. Również jeżeli byśmy chcieli zostać rolnikiem, ktoś by chciał zostać rolnikiem, kto nie ukończył nierolniczych, kto ukończył nierolnicze studia wyższe, no to musi skończyć studia podyplomowe z zakresu rolnictwa. No a jeżeli ma wykształcenie średnie inne niż rolnicze, no to musi mieć dodatkowo 3 lata stażu pracy w rolnictwie. No ja wam mogę powiedzieć, że nie mam akurat wykształcenia rolniczego. Ja jestem, w ogóle nie mówiłem chyba nigdy na kanale, ale po studiach zarządzania, czyli ktoś by mógł powiedzieć, że tak naprawdę no nie do końca to są dobre studia, bo zarządzać chce każdy, ale pracować już nie ma komu, można tak powiedzieć. Słuchajcie, dalej. Jeżeli chodzi o staż pracy, to uznaje się na przykład dowód podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolnika albo też dokument potwierdzający prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie, które ma więcej niż 1 hektar albo posiadanie lub dzierżawę takiego gospodarstwa. Czyli po prostu musimy mieć co najmniej 1 hektar i trochę na tym hektarze przepracowane. Ale również jeżeli na przykład dostaniemy w darowiznie, to też już jest jako nasz hektar. Jeżeli chodzi o staż pracy w gospodarstwie, no to może być liczony, jeśli dana osoba była zatrudniona w gospodarstwie rolniczym na umowie o pracę. No i tutaj lub wykonywała pracę właśnie w rolnictwie jako członek jakiejś tam spółdzielni rolnej. No ale myślę, że my to akurat chyba każdy ma, jeżeli już to własną ziemię. I co daje ten status rolnika, moi drodzy? Przede wszystkim KRUS, jak dobrze wiecie, ale tak pokrótce, prawo do płacenia właśnie niższych składek ubezpieczenia społecznego. Składki. Takie składki, że podatki w sumie, ale o co chodzi? Rolnik jest ubezpieczony w KRUS, a nie w ZUS. I gdy ma mniej niż te 6 hektarów przeliczeniowych, to nie musi płacić składki zdrowotnej. Także to też jest taki dodatek, więc dużo ludzi tam kombinuje. Jeszcze wam powiem, jak przejść z ZUS do KRUS, ale to już myślę, że w następnych odcinkach. No i oczywiście dodatkowo otrzymujemy dopłaty z Unii Europejskiej i tam za każdy hektar wychodzi około 200 euro. Około, tak mniej więcej.
No i oczywiście wiadomo, że dużo przedsiębiorców chciałoby zostać tymi rolnikami, no bo jak widzicie, ma to sporo plusów, ale też nie do końca, o czym zaraz. No i oczywiście, żeby taki przedsiębiorca chciał zostać tym rolnikiem i płacić KRUS, również powinni zlikwidować firmę, no niestety, i kupić ziemię, uprawiać ją przez minimum 3 lata. Oczywiście tu są różne obejścia tego, ale tak mówię wam, jak to formalnie wygląda. I gdy po tym okresie właśnie tych 3 lat, gdy przedsiębiorca tą ziemię uprawia, otworzy firmę, no to będą mogli zapisać się do KRUS. I co ważne, moi drodzy, żeby utrzymać ten status właśnie tego rolnika i płacić KRUS, to podatek od dochodu z tej działalności nie może być wyższy niż, to tam nie wiem ile teraz jest, ale około 3000, nawet powyżej. Także to są takie istotne kwestie, jeżeli chcielibyście zostać na przykład rolnikami lub, nie wiem, już jesteście rolnikami, to warto może czasami właśnie posłuchać, jak to wygląda formalnie, prawnie. Ja mogę wam powiedzieć, że tak naprawdę jest przyjęte, że trzeba mieć jakieś kwalifikacje, ale to też różnie wygląda. Jakbyście byli ciekawi, to możecie coś tam zapytać w komentarzu. Myślę, że wam będę w stanie pomóc. Taki pierwszy odcinek, w sumie luźny, nagrywany też na spontanie. Właśnie teraz jestem tutaj u siebie na polu i mówię, nagram dla was i wam pokażę. Myślę, że jeżeli chodzi o inwestycje w grunty, to również wam nagram, ale myślę, że jak najbardziej warto, bo ziemi nigdy nie przybędzie, po prostu ziemi się nie dodrukuje. Może to jest taki kapitał na dłużej. Osoby, które chciałyby inwestować, to inwestują w jakieś tam, słuchajcie, również jeżeli się ktoś zna w giełdy czy w inne nieruchomości, na przykład mieszkania, a zainwestować w taki grunt, powiedzmy kiedyś podzielić go na działki i sprzedać z zyskiem, myślę, że też fajna sprawa. Tylko no to już po prostu idziemy w czas i trochę tego czasu nam zajmie, zanim to się stanie. Okej, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję. Dzisiaj właśnie taki pierwszy odcinek dla was, bardziej myślę luźny. Już następne odcinki też będą takie coś tam z wiedzą, więc jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie, czy było ok, czy chcecie takie odcinki. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się, cześć.